Cześć, witajcie. Jako, że jestem akurat w trakcie remontu mojej bazy, postanowiłem dla każdej postaci, dla każdego z rzemieślników zbudować osobny dom, osobne pomieszczenie, osobny warsztat. Sobie też tutaj coś wykombinuję, może jakiś zamek, jeszcze nie wiem, czy zobaczymy, jak moje zdolności na to pozwolą. No ale skoro jestem, tak jak mówię, w trakcie remontu i to wszystko mam, że tak powiem, na wierzchu, chciałbym wam pokazać, jaki rzemieślnik dysponuje jakimi stołami. Ile jest tutaj tego do zdobycia, ile tutaj trzeba tego zdobyć. Wydaje mi się, że mam wszystko. Nie jestem do końca pewien. No wiadomo, jeżeli wyjdzie na przykład pełna wersja, jeżeli dodadzą rzemieślników, wiadomo, że trzeba będzie coś jeszcze zdobyć. Ale zależy mi tutaj, żeby wam pokazać to, co możemy zdobyć na chwilę obecną. I tak jak mówiłem, mam wrażenie, że wszystkie narzędzia rzemieślnicze, jakie można było zdobyć, mam zdobyte. Chociaż jeszcze nie jestem do końca pewien, tutaj, nie? Czegoś nam nie pchniemy. Ale jeżeli by się tak stało, no to wrzucę jakiś update'ik, coś takiego. No i co? Zacznijmy od podstaw. My możemy postawić stół warsztatowy, na którym mamy podstawowe receptury. Bloków chyba jeszcze wszystkich nie mam. Jeszcze zapewne jakieś tam są do wyboru. Ale już teraz widać, że jest tego multum, nie? I możemy sobie budować co chcemy. No tak samo dachy. Tutaj trochę ułatwili, nie? W porównaniu do poprzedniej wersji gry, ponieważ te magiczne skrzynki dopiero mogliśmy robić u stolarza. W tej chwili możemy je robić spokojnie w warsztacie, co jest całkiem fajne, nie? Jakieś to podstawowe łóżka. No i podstawowe ozdoby. I tak jak mówiłem wcześniej, ozdoby. Ozdoby naprawdę opłaca się robić z tego względu, że podnoszą poziom komfortu w naszym domu. Co za tym idzie, nasz bufik z odpoczynku jest znacznie dłuższy. No i mamy kowala. Jego możemy później narzędzie kowalskie, piec hutniczy i piec do wypalania węgla drzewnego. Oczywiście jakaś tam broń. Co mnie dziwi właśnie, jeśli chodzi o broń, zaskakuje mnie, że tylko jeden rodzaj miecza jest, później są pałki. No ale może tak jest, a może ja po prostu jeszcze czegoś nie zrobiłem, ponieważ wszystkich receptur jeszcze też nie ogarnąłem. Oczywiście cała masa zbroi. No i ozdoby. Fajny jest punkt do przyciągania się z hakiem. Tylko nie wiem, czy to możemy postawić w świecie. Raczej wątpię, nie? Ale mimo wszystko możemy zaprojektować u siebie jakiś zamek z takimi zabawami, nie? I tutaj czarny kocioł, tygiel. Tygiel jest potrzebny do wyprodukowania pieca hutniczego. Czarny kocioł jest chyba potrzebny dla alchemika. Narzędzia murarskie dla stolarza, jeżeli się nie mylę. Kowalskie dla kowala. Piła jest potrzebna stolarzowi i kociołek. I kociołek jest dla farmerki. Musiałem się chwilę zastanowić. No i tak jak widzicie, narzędzia kowalskie, piec, tutaj mamy kuźnię, no i piec hutniczy. Zasadniczo większość z tych rzeczy ma też różne receptury, też nie jestem pewien, czy mam je wszystkie tutaj. Ponieważ no niektóre rzeczy mają tylko po jednej recepturze, wydaje mi się, że
będzie można ich więcej mieć, ale mogę się oczywiście mylić, zobaczymy, nie? Wszystko przed nami. Narzędzia chyba są tylko po to, żeby rozbudować możliwości kowala. Jeśli chodzi o łowczynię, no duży plecak już wymiata, nie? Tutaj bardzo przydatna jest to i must have. Oczywiście wszystkiego rodzaju strzały, jakieś tkaniny, skóry, zbroje dla łuczników. O, weszła mi nowa dekoracja ścienna. Trzeba będzie sobie porobić, nie? Jakąś wystawkę tych paskud. No i jej narzędzia, które ona może wyprodukować, które u niej możemy wyprodukować, to wrzeciono i krosno. Właśnie, a powinna być jeszcze suszarka, nie? A jest, suszarka i stanowisko garbarskie, wybaczcie. Niedopatrzenie małe. Także mamy suszarkę. Wysuszone futro i zasuszone owoce. Tutaj możemy robić dość szybko lnianą włóczkę z dwóch lnów. Tutaj w początku nie ogarnąłem tematu, o co chodzi, czemu na gorszym stanowisku znacznie szybciej można robić lnianą włóczkę. Ale tutaj potrzebujemy tylko połowę lnu, nie? Także lepiej chyba te 20 sekund więcej poczekać, a stracić mniej materiałów. No i sznurek. Mamy krosno, tylko tkaninę. Nie wiem, czy jest więcej coś możliwości na krośnie zrobienia. Jak dotąd mówię, tam gdzie mam po jednej recepturze, nie znalazłem jeszcze innych, albo nie znalazłem innych receptur, albo po prostu ich nie ma. Przechodzimy do stolarza. Generalnie stolarz od samego początku był kozak. Tak, mamy piłę, piec do wypalania. Nawet może robić z odłamków szkła. Mnie trochę zaskakuje, no ale w porządku, no niech będzie. No i może zrobić drewniane wiadro, które będzie nam potrzebne do studni. Studnia jest bardzo fajną rzeczą, jeśli dużo gotujemy, jeżeli dużo zajmujemy się roślinami. Dodatkowo kołowrotek dla łowczyni. No i dwa rodzaje studni. No do jego rzeczy, no to narzędzia sobie stoją, narzędzia po prostu zwiększają jego możliwości, tak samo jak kowala. Mamy piec do wypalania. Tutaj tylko mam cegły, być może coś więcej będzie, aczkolwiek ciężko mi powiedzieć, właśnie nie pokazałem wam co w tym piecu, nie? Tutaj mamy węgiel drzewny, ocet drzewny i smoła. Tutaj tylko chyba metalową blachę, aczkolwiek może coś jeszcze dojdzie, nie? No oczywiście piła jak to piła, służy do produkcji desek. No i dwie studnie. Gorsza, lepsza. Ta z daszkiem jest lepsza, jeżeli ktoś by pytał. No i przechodzimy do farmerki. Jeśli chodzi o farmerkę, no to wiadomo, bufy z żarcia, nie? Ale nisko. Można zbudować ul. Pamiętam, że ktoś na jakimś materiale strasznie narzekał, że tego ulu nie ma, że jak to jest, że w Valheimie, nie wiem, nie grałem w Valheima, ale podobno w Valheimie istnieje możliwość robienia tego ula, a tutaj nie. No jak widzicie, tutaj też jest. No i rozsadnik do rozsadzania roślin, poza tym gleba uprawna i użyźniona gleba. Im lepszą glebę zastosujemy, tym te roślinki będą rosły szybciej, nie? Oczywiście możemy to posadzić na trawie, ale wtedy będzie to trwało znacznie dłużej. Łapa na wróble możemy sobie zrobić, a co tam? No i piec, almanach, który poszerza jej wiedzę. Podkurzacz pszczelarski, który nam będzie potrzebny do wybudowania ula. I tak się prezentują same stoły. Generalnie każdy kwiatek, jaki znajdziemy,
Możemy rozsadzić, posadzić. Te dwie rzeczy tylko zwiększają jej możliwości. Tam ul pozwala nam wytwarzać miód i wosk. Co jest nie takie złe, ponieważ pamiętam, że jak zająłem się światłem, no to tego wosku mi wciąż brakowało. Mamy palenisko. Palenisko jest całkiem fajne do gotowania. Nie, nie musimy siedzieć przed ogniem, tracić czasu. Tylko stawiamy palenisko i to się robi samo. Jeśli chodzi o sam piec, no na razie mam tylko chlebowy placek. Zakładam, że tutaj coś więcej będzie można znaleźć. No ale... Alchemik. Głównie dla magów, aczkolwiek nie tylko. Miksturki wszelkiej maści, wszelkiego rodzaju czary. Jego stoły warsztatowe, czy jak to tam nazwać, no to żarna i stanowisko alchemiczne. Widzicie, możemy granaty produkować, zbroje dla maga. Niektóre całkiem zacnie wyglądają, muszę przyznać. Ozdoby. No i mamy naukowe przyrządy, Atanor. Atanor jest potrzebny do budowy laboratorium i moździerz. Moździerz generalnie należy traktować tylko jako ozdobę. Naukowe przyrządy też są potrzebne do laboratorium, jeżeli się nie mylę. No i jego itemki, tak? Mamy moździerz, mamy żarna. Na chwilę obecną mam tutaj 4 receptury. O, mąkę można zrobić. Nawet nie zauważyłem. Ziaren pszenicy. Mamy laboratorium. Na chwilę obecną mam tylko bazę alchemiczną i środek odkażający. Być może znajdę coś więcej. Przepraszam, tu mamy laboratorium. A co tu mamy? A tu mamy stanowisko alchemiczne. Wybaczcie błąd. Tu mamy laboratorium. No i tu już recepturek trochę więcej. Zamglony olej, papier, zaprawa, azotan i czarny proch. Generalnie na chwilę obecną są to wszystkie stanowiska rzemieślnicze, jakie znalazłem, jakie mi się udało odblokować. Jeżeli są jeszcze jakieś, piszcie, no to poszukam i się poprawię. Dobrze, mówię tak na szybciutko, tylko chciałem wam pokazać wszystkich rzemieślników i mniej więcej czym oni dysponują. Ja wracam do budowy, a wy bądźcie zdrowi i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.